Kobieta w drodze to tytuł konferencji motywacyjnej dla kobiet i nie tylko, która odbyła się w piątek w Lidzbarku. Poprowadziła ją Monika Grabowska-Kuśmierczuk, trener psychologii pozytywnej w biznesie. Zakończyła się już druga motywacyjna konferencja dla kobiet, tym razem w Lidzbarku. W naszym regionie to już jest druga taka inicjatywa i wiem, że będą kolejne. Dlaczego dla kobiet? Dzisiaj tematem była kobieta w drodze. Jak wiadomo, wszyscy jesteśmy w drodze. Ale najważniejsza droga, którą trzeba pokonać, to jest ta droga do siebie. Ta droga wewnątrz siebie, żeby odkryć swoje inspiracje, żeby odkryć swoje motywacje i żeby chcieć działać. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli na tą konferencję, bo to znaczy, że szukamy inspiracji, chcemy zmiany, poszukujemy jej i wiemy, gdzie łapać tą motywację. No i dziękujemy oczywiście burmistrzowi Lidzbarka, który zainicjował takie wydarzenie w Lidzbarku. Wspomnę też o prelegentach. Tym razem tu, w Lidzbarku, prelegentami i specjalistami byli nasi lokalni doradcy. Dietetyk, sportowiec, wizażysta, psycholog, coach. Takie skarby, które mamy w regionie, które pomagają, motywują, inspirują do działania, dzisiaj nas zarażały swoją energią. A ty w jakim miejscu teraz się znajdujesz? Na jakim etapie życia jesteś? Potrzebujesz zmiany? Szukasz inspiracji? Chcesz wiedzieć, jaka jest twoja droga do celu? Bądź z nami. Uwierz w siebie, uwolnij swój potencjał i działaj. To drugie tego typu wydarzenie w naszym powiecie i już wiemy, że odbędą się kolejne. O szczegółach będziemy informować, a tymczasem zapraszamy do oglądania retransmisji z konferencji zrealizowanej przez portal Moje Działdowo.